Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i Alex Mercer i witam was w czwartym odcinku z Prototype'a. Tak, znowu sobie poprzechodziłem pewne misje. Jak dla mnie to już się robi coraz większy banał. Chyba będę musiał, nie wiem, coś zrobić, bo znowu mam włączony wiatrak i kurczę, wiecie, są upały po 30 stopni i ja muszę się jakoś zabezpieczać, żebym ja się nie stopił przy nagrywaniu. Potrzebuję trochę powietrza. Okej. Ostatnio żeśmy włamywali się do Gentek, zamieniając się w jakiegoś gostka. I po prostu naszym celem było uratowanie pewnej dziewczyny, która okazała się świruską, która nas niestety wyrzuciła, że tak to określę. No i mieliśmy do czynienia z mutantami. Czekajcie, ja bym sobie nieco jeszcze doładował energii życiowej. Dawać mi trochę tutaj życia. Ja tu już się nieco pobawiłem. A i widzicie, już właśnie jesteśmy atakowani. LOL! Dlaczego ty niszczysz te rzeczy? Nie czaję. Moment, zamienimy się tu w kogoś. Aha, dobra. Jakiegoś dziada się zamieniliśmy. Niekoniecznie o to mi chodziło, ale okej. Nie zrobiłem jeszcze wszystkich upgrade'ów, ponieważ to by było dla mnie żmudne. Mamy tu jeszcze ze dwie... cztery... No, mamy jeszcze z kilka upgrade'ów. Więc mamy co robić. Dobra, zamknij pysk. Dobrze, zaczynamy misję. Nie wiem już którą, ale chyba już czwartą, fabularną. O, ja zawsze jestem ostrożny, siora, spokojnie. Okej, a teraz się musimy skontaktować z Karen Parker, dobra. A, nasze skille w lataniu już są opanowane. Więc dla nas to już nie będzie problem w ogóle gdziekolwiek dolecieć. No, teraz jeszcze tylko musimy z kilka upgrade'ów porobić. I sytuacja opanowana. Ale tu widzę, że mamy strefę skażoną. I trzeba będzie się pozbyć tej strefy, jak mnie mam. Ale to wszystko w swoim czasie. Wszystkie upgrade'y związane ze skokami i lataniem mam już zrobione, więc tu już bez problemu możemy się transportować. To widzę, że jest tam mocno strefa zakażona. Najlepiej jakbym tą Helkę w pierwszej kolejności uszkodził. Pięknie. O to nam chodziło. To był nasz cel. Jeszcze lepiej by było, jakbym się zamienił w któregoś z tych strażników. Już tym lepiej by było dla nas. O Boże. O Boże, co tu się dzieje? Moment. Tu zbierzemy sobie jeszcze tego expa. Dobra, bierzemy szpony i do dzieła. Oh yeah. Madafaka. A teraz się nieco pobawimy. Kurde. Yeah, dobra. Trochę postrzelamy. Też możemy postrzelać tak dla jaj. No ładnie, ładnie, dawać mi expa. Nie ma bicia ze mną takiego. Dobra. Nie, co strzelasz w ludzi?
Moment, ja bym wziął nową broń i uzupełnił nieco amunicji. Ale teraz postrzelamy i zobaczą, że mutant też potrafi takie rzeczy. No kurde, skończcie. O, ładnie. Ktoś tam jeszcze jest. Okej, okay, no co strzelasz? Pojebany. Ale kurde, no. Wypierdylaj, mutancie. Czekajcie. O, teraz pociachamy. I się skończyła wasza zabawa. Kurde, więcej mutantów nie mogło już przyjść. Zaraz tu zrobimy czystki. O, proszę, jak tu siekamy ładnie. O, teraz to się boicie ze mną zadrzeć. Dobra, a więc tutaj podchodzimy. I co dalej? Dobra, chodzimy do tego budynku. I co dalej? Dzień dobry. To tyle? Tyle miałeś mi do powiedzenia? Myślałem, że coś więcej powiesz. O kurde. A co to są za jakieś czerwone kokony? O, w pizdu. A, widzę, że tu już skażenie na wysokim poziomie jest. A ciebie tu zjemy. Dobra. Dobra. Na mutanty. Takie kozaki jesteście. Kurde, no. Dawać mi tu HP. A co to za żółte kule? Aha, chyba energia życiowa. Dobra, więc... Moment, najlepiej jak się zamienimy... O, właśnie. Kurde, co za... No, popieprzony mutant. Nic się nie da zrobić z tymi czerwonymi gównami. Fuj, ich jest tylko więcej. To spieprzamy stąd. No chyba, że nie da rady. Ale przecież chyba da radę na coś to zrobić. Kurde, no. Dobra, jednak uciekajmy stąd. Bo to nic nie zmieni. A ich będzie i tylko więcej i więcej. Dobra. Czyli mamy skażenie już na dość wysokim poziomie. Więc musimy uważać więcej na tych mutantów. Mogą nam krzywdę zrobić. A to, że mamy już trochę upgrade'ów za sobą, to nie znaczy, że jesteśmy już OP. Dalej są niebezpieczni. Dobra, już niedaleko jesteśmy. No proszę. A więc w niego się trzeba będzie zamienić. Okej. Dobra. Trzeba będzie najpierw jakoś to... No ty kutwo. Dobra. Dobra. Jak chcecie się bawić? Co uciekasz mi? O, właśnie, miałem to zrobić z tobą. Jak to... No, kurde, ale przecież... Jakim wałem? Nie, porąbane. No, coś musiałem źle zrobić w takim razie. Dobra, uciekać, uciekać. No i patrzcie, teraz mamy sporo zabawy z tym. Bożem oczywiście zrobił to, co nie trzeba. Ale no trudno, co poradzić na takie coś. Dobra.
Uciekliśmy Rzym wystarczająco. Dobra, dostaniesz się do budynku, panie Alex. Co to dla ciebie? Tylko teraz masz tych szponów nie wyjmować, bo normalnie będziesz trupem. Ale przy okazji jesteśmy zamienni w strażę, więc będziemy mieli teraz na pewno niebo łatwiej. Dobra. No i super, git. Teraz mnie nie rozpoznają. Mam taką nadzieję przynajmniej. No, żebyś ty zaraz nie był blisko, ale śmierci. Dobra. Dzień dobry. O, i teraz nam wyszło. Bo myśmy go nie pożarli. Fajnie, że mnie rozpoznali. Takie chuje. Moment. Najpierw to ja muszę zniknąć z pola widzenia. A potem możemy dyskutować. Na jakim wałem mnie oni nie widzą? Szykujmy mega power skok. To będzie mocne. Dobrze. O! Super. Okej, wbijamy. No, kascenkę dawać. Więc trzeba uważać teraz. Mamy kolejny cel do wchłonięcia. Ale żeby to zrobić, to trzeba będzie się nieco przekraść przez te straże. Ale to nie będzie dla nas problem. Ups. Muszę uważać. Oh yeah. Wow. Nawet mnie nie zauważyli. Dziwne. Ale to chodziło chyba, nie? Dobra, dokonamy jeszcze upgrade'u. Już wróciłem. Teraz dokonamy tego upgrade'u. Co tu będzie za upgrade? 60k. No co tu dać? Tak najtaniej na razie. Hammer Fist Power. O! O! To by się przydało. Nie ma co. Zawsze warto. Dobra, na razie idziemy w stanie incognito. Więc wiecie. Żeby nie było potem żadnych niedomówień. Dobra. Czyli mieliśmy się za niego jakby podać. Ups, sorry za mój sprint. A nie, teraz wsiadamy do tego czołgu. Grubo! Będzie się działo. O, co to za ścinka? O kurde, teraz mamy jeździć tym czymś. Kurde, kierować to gałką. O Boże. Okropieństwo. Okropieństwo totalne. Ale cóż zrobić? O, mogę sobie to rozjeżdżać, pewnie. To są po prostu czołgi, to są. O kurde. Tutaj, no żeby ten czołg mi nie wybuchł od razu. Dobra. A więc mamy tą strefę skażoną. A, nawalajcie sobie we mnie ile chcecie. My to tak na rękę. Czekaj, wjedziemy tam? O kurde. Dobra, wjedziemy. O, dobrze. Rozjechany.
Ale się tu ich rozjeżdża. Dobra, no i gdzie są te cele? O, jest. Jeb, dobra. Jeb, z rakiet. No i idealnie. Najlepiej z rakiet będziemy nawalać. O, i widzicie, jest szybciej. No, to ma ograniczone ammo. To niedobrze. Dobra, teraz trzeba jakoś tylko to dobrze wykonać. No, czyli się bawimy w tankowca. Fu, ile ludzi rozjeżdżano. O, jest. Da się w ogóle to zebrać? Trochę słabo, ale dobra. Jakoś to się zniesie. No kurde, no nie zbiorę teraz tego klastra. Za Chiny. Dobra. Suwaj się. Okej, dobra, już jesteśmy blisko. Ładnie. Dawać mi tu ich wszystkich. O, rakiet już nie ma, zabrakło. Bieda. Dobra, suwać się. Dobra, zaraz przejdziemy przez ten mur. O, ładnie. I teraz niszczymy te kokony. Kurde, przestańcie stawiać opór, a wam się nic nie stanie. Dobra, no nawalamy w to po prostu. Jakby gdyby nigdy nic. Kurde, żeby mi ten czołg nie wybuchł. Dobra. To on mi się pali. Nie wierzę. Nie, dobra. Ale nie, trochę mi się pali, muszę uważać. Szybko zniszcz to gówno. Dobra. Poszło. No, i budynek zawalony. Super. Skażenie... pozbawione w ogóle. Coś jeszcze? Chyba coś teraz... No tak, trzeba będzie chyba tutaj podjechać, nie? Podjechać? Tak, podjechać. Okej. Zrobione. Coś jeszcze? Coś jeszcze mam zrobić? Mamy tą strefę skażoną. Stąd byśmy wyjechali. Dobra, wysiądź z tego pojazdu. Jak można. Kurde, zejdźcie z drogi. No chciałbym jakoś zejść z tego pojazdu, da się? Może wjedźmy po prostu na tą strefę nieskażoną. Tak będzie najlepiej. A czołgi tak mi się już nie przyda. A nie, to jeszcze nie koniec misji, no to wychodzi. Na to wychodzi, że trzeba jeszcze trochę się pomęczyć. Dobra. O, tak zrobimy. Tak będzie najlepiej. Ej no. Zejdźcie mi z oczu. Kurde. O kurde. Aha. Czyli misja zawalona, a ona musi przetrwać. No to widzę, że nam się zapowiada tutaj ciężka misja. Tym razem. Ale mógłbym zejść z tego pojazdu, nie? Nie chcę z tego czołgu już. No cóż. Jednak chyba nie mam za dużego wyboru. Co, to jeszcze raz musimy niszczyć to? No nie, no żartujecie chyba sobie.
No dobra. Nie możemy tego odrzucić. No widzę, że misja się tu robi ciężko w miarę. No, trzeba jeszcze raz to zniszczyć. Pechowo. No ale zniszczymy to szybko z tych rakietnic. Dobra. Oh yeah. No i to szybko idzie zniszczyć. Dobra, postrzelamy trochę i to się zniszczy. Tej no, ale żeby mi to gówno nie zniszczyło, no. Muszę być w ruchu, bo jak nie będę, to mnie tu zjadą. Kurde, bo mi się broń przegrzewa. Dobra, damy radę już. Dobrze. Dobra, da się to pominąć. No dobra, cieszę się już. Już to niszczyłem. Dobra. Teraz do tego punktu. Okej, dobra. Teraz, no właśnie nie miałem tego punktu. Nie miałem gdzie dojechać, a teraz już jest. Teraz już jest dla mnie wiadome, gdzie mam jechać. Ale no ludzie, żebyśmy tego znowu nie zawalili, no. Dobra. Lol, co tak odskoczyłem? Dziwne. Dobra, ta cichutko jest. Muszę ostrożnie też tym czołgiem jeździć, żeby po prostu tych pojazdów nie niszczyć i ludzi nie rozjeżdżać. Co najlepsze. Dobra, sorry. Jeee. Dobra. Więc tutaj trzeba jechać. Ona musi przetrwać. Bo inaczej będzie lipnie. Jeep. Nie dacie ze mną rady. Nie z moim obecnym wyposażeniem. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. Tu trzeba wyjechać tylko. Jebu, teraz jechani. Dobrze, jedziemy tym czołgiem. Nic nam nie grozi. Dobra. Teraz tutaj. No. Już niedaleko, niebawem będę na miejscu. O, chyba coś sknociliśmy trochę. Ale to miejmy nadzieję, że to tutaj. W tym miejscu. Dobra, trzeba... No. Wiedz, że tam. Czy to dla ciebie takie trudne? Dobra. Już. Dobrze. No i teraz się wykonało. No. Teraz is good. Dobra. Dziękuję. Chciałbym z tego gówna wysiąść. What the hell? Okej. Did I ever tell you Karen and I were together once? Pictures of us at my apartment. Aha. At least I assume that was us. Karen worked at Gentech. Maybe she could explain what was going on with me and how to control it. I know now. Freeing Elizabeth Green was a mistake. Zajebiście. She was a monster. Infecting everything she touched. Czyli ona będzie naszym bossem. Find out who did this to me. I thought she was the key to all of this. And was she? In a way. I knew we were connected. Victims of a common enemy, subjects of a common experiment, and I didn't know. Dobra, Alex, nie gniewaj się. And we were gonna put a stop to this thing together. Chyba sobie już coś przypomniał ponownie. Kurde. A więc teraz tak. Myślę, że możemy tu skończyć już odcinek. Choć zobaczę sobie jeszcze, co tu można zrobić. Tu już nie ma strefy. Tu za to jest trochę tej skażonej strefy. Tu mamy strefę już oczyszczoną. Jak i tutaj. No to są nasze bazy. Też mamy misje poboczne, więc ja mam tu masę roboty. Tutaj do oczyszczenia, no to trochę się pomęczę.
Jakieś upgrade'y dokonać mogę? No, owszem, dałbym radę. Hammerfist z Magdą. Oho, ho. A może coś tańszego? Wiecie, żeby się dało kupić tak na szybko. Ale chyba widzę, że tu nic tańszego nie znajdę. Sobie to ulepszymy. Coś jeszcze mogę? No na razie już nic. Dobra. Ja bym już tu skończył odcinek. Trochę misji zrobiłem. Zajęło mi to nieco czasu. No i dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie 4. odcinka z Prototype'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja sobie poza nagraniem zrobię to wszystko, żebyście się nie musieli na to patrzeć za bardzo, bo tą grę też chcę szybko skończyć. Dobra, trzymajcie się, na razie. Jebać antenę!